Hej, cześć, witajcie! Z tej strony z Maslo. A z tej strony... stary pecet. Zaraz go sobie omówimy. Ale co ważniejsze nawet w dzisiejszym filmie, to będziemy na tym starym pececie odpalić współczesne gry, takie jak Cyberpunk, Wiedźmin 3, Assassin's Creed Valhalla i wiele innych. I fun fact, te gry teoretycznie nie mają prawa działać na tym kompie i pośrednio nie będą działać na tym kompie, bo będą działać na GeForce Now, ale... zmajstrowałem tutaj komputer, który spełnia minimalną specyfikację pod GeForce Now, a nawet jest gorszy trochę. Jakiś czas temu Bonkol nagrał na swoim kanale filmik, w którym zwiedzał Muzeum Komputerów w Katowicach i tam zapytał się mnie, czy ja dałbym radę złożyć komputer, który spełnia minimalne wymagania GeForce Now. Bonkola możecie kojarzyć z jego filmów na temat gier. Ja osobiście Bonkola poznałem po jego filmach, w których gotuje i powiem wam, Bonkol to robi tak dobre podpłomyki. Sam zrobiłem takie w domu razem z bratem i powiem wam, są naprawdę sztos, więc jak ktoś z was nie zna Bonkola, to obczajcie sobie te podpłomyki, bo są naprawdę super. Pomijając tą naklejkę z Windowsem XP Home Edition, mamy tutaj AMD Athlona X2, czyli mamy dwurdzeniowy procesor. Konkretnie rzecz biorąc, jest to Athlon 4000+, czyli ma 2 GHz taktowanie i 2 rdzenie. Jest to procesor z 2005 roku, więc ma jakieś 16 lat na karku. Ja wiem, że nie bardzo można mi ufać po ostatnim sliperze, jeżeli chodzi o wnętrzności kompa, ale ten faktycznie jest stary. Mamy 4 GB RAM-u, DDR2, 800 MHz, więc to jest bardzo fajny RAM, taki nie za szybki. Jeżeli popatrzymy sobie na minimalne wymagania sprzętowe GeForce Now, no to mamy dwurdzeniowa jednostka x86, 2 GHz lub lepsze. 4 GB RAM-u też mamy. Układ GPU zapewniający obsługę minimum DirectX 11. To jest akurat troszeczkę śliska sprawa, bo niżej mamy wylistowanego na przykład Radeona HD z serii 3000, a Radeony HD z serii 3000 absolutnie nie obsługiwały DirectX 11, tylko DirectX 10.1. I powiem wam, że mam nawet takiego Radeona, ale pomyślałem, że weźmiemy coś jeszcze gorszego. Weźmiemy kartę graficzną, która w życiu nie nadawała się do gier. Nigdy, przenigdy. Jest to Nvidia Quadro NVS 295. Jak widzicie, jest to zabójca. Mamy pasywne chłodzenie i mamy 2 DisplayPorty. Także ta karta graficzna to jest istny morderca. Okej, zobaczcie, tutaj mamy Athlona 64, który potrafi się czasami spocić na 100% bez wyraźnego powodu. Mamy 4 GB RAM-u. No i tutaj możecie zobaczyć naszą Quadro NVS 295, kartę za 15 zł i mega przestarzałe sterowniki, ale to były najnowsze, jakie są dla tej karty. I żeby zobrazować wam, jak słaby jest to komputer, pomyślałem, że uruchomimy kilka gier, głównie starszych, żeby pokazać wam, że no, w kontekście grania to ta karta graficzna w łączeniu z tym procesorem to nie oferuje zbyt wiele. Chodźcie, pokażę wam. Okej, słuchajcie, mamy odpalone GTA San Andreas na rozdzielczości Full HD. No powiem tak, San Andreas chodzi, ale nie jest to jakieś super najlepsze doświadczenie na świecie. I ewidentnie nie wyciągamy nawet 30 klatek, to jest, tak bym powiedział, bardziej w okolicach 20. Ale okej, w San Andreas na tego typu PC-cie byśmy pograli w miarę, powiedzmy, płynnie, więc mniej więcej wiecie, z czym tutaj będziemy mieli styczność, prawda? Żeby uzmysłowić wam, jak bardzo ta karta graficzna nie nadaje się do gier, oto CSGO. Mamy 4 FPS-y na rozdzielczości Full HD. Może powinienem ustawić 800 na 600. Moments later. Ej, jest progres. Na 800 na 600 mamy 8 FPS-ów. 9 w porywach w menu. Ja myślę, że to czas, żeby zagrać deathmatcha. A few minutes later. Po 5 minutach wczytywania CS się wskraszował. Może mamy za mało RAM-u. Ale myślę, że to czas, żeby odpalić Minecraft. Najniższe ustawienia, najnowsza wersja, więc taka nie za lekka, bez żadnych optifine'ów. Stojąc w miejscu, mamy 1 FPS. 0 nawet pokazało przez moment. Ja bym jeszcze dał mu chwileczkę, bo pewnie musi ten świat wczytać. Many, many minutes later. Teoretycznie da się pochodzić po świecie i momentami jest lepiej, momentami jest gorzej.
Myślę, że gdybyśmy mieli troszeczkę lepszy procesor, może byłoby lepiej, ale karta graficzna ewidentnie też sobie tutaj nie daje specjalnie z tym rady, więc to właśnie jest Minecraft. I właśnie w takich sytuacjach, kiedy wasz komputer ma problem uruchomić jakąś grę, całe na zwycięsko może wejść GeForce Now. Jeżeli macie kompatybilny komputer, na którym możecie zainstalować ten program, no to może się okazać, że możecie uruchomić każdą współczesną grę, bo ta gra nie będzie de facto uruchamiana na waszym komputerze, tylko gdzieś w chmurze. Więc na dobrą sprawę jedynym warunkiem jest to, żeby mieć stosunkowo dobry internet. Chociaż powiem wam szczerze, że nawet my nie mamy zbyt dobrego internetu tutaj, bo jest to internet mobilny, czyli taki jak z telefonu. I dodatkowo komputer łączy się z nim przez Wi-Fi, więc totalnie internet nawet mamy słaby. I co fajne, możecie to wypróbować za darmo, bo GeForce Now również działa w wersji darmowej. Musicie tylko troszeczkę odczekać w kolejce. Oczywiście, jeżeli chcecie pograć w takiego cyberpunka, no to musicie go mieć oczywiście kupionego na Steamie albo na Gogu. Ale jeżeli ktoś z was chciałby pograć w Minecrafta, bo już go macie, w CS-a, bo już go macie, albo w Fortnite'a, który jest free to play, to możecie grać na GeForce Now i możecie to wypróbować za darmo. Obiecałem cyberpunka, więc uruchamiamy cyberpunka. Pyk! Widzicie, jak na razie łączy się po prostu z serwerami i zaraz odpali nam się gierka. Soon after. To działa! Cyberpunk działa na tym PC-cie. W sensie, bo jest streamowany do nas w 60 klatkach i żeby was nie cheatować, i zobaczcie, procesor rzeczywiście czasami podchodzi nam pod korek, ale GeForce Now jest tutaj uruchomione. Pokaż, Kamil, tutaj. Mamy GeForce Now uruchomiony na tym PC-cie. Patrzcie, klikamy sobie i cyk, Cyberpunk, normalnie sobie gramy. Ogólnie rzecz biorąc jest delikatny input lag, bo wiadomo, jest to streamowane do nas przez internet, ale nawet na nie najlepszym internecie i na tragicznym komputerze, który w żadnych warunkach nie byłby w stanie tego Cyberpunka uruchomić, Cyberpunk jest grywalny i możemy sobie grać na tym kompie w Cyberpunka. Gdyby ktoś z was bardzo chciał zagrać w tą grę, może się okazać, że nie musicie wcale wydawać fortuny na nowego peceta, bo za pomocą GeForce Now możecie grać. A żeby było jeszcze śmieszniej, zobaczcie, wejdziemy sobie tutaj w ustawienia i możemy sobie włączyć opcję Ray Tracingu, bo teraz mamy jakieś ustawienia takie własne, średnie, a co my sobie zrobimy? Zobaczcie, włączymy wszystko, Ray Tracing Ultra. Dziękuję bardzo, proszę państwa, mamy Ray Tracing i Cyberpunka na Ultra, który jest streamowany do nas. Możemy sobie wsiąść do auta, możemy sobie pojeździć naszym Porszakiem i mamy pięknie Cyberpunka grywalnego z Ray Tracingiem na maksymalnych ustawieniach i ten Cyberpunk działa lepiej na tym kompie streamowanym przez GeForce Now niż na moim prywatnym komputerze. Więc no, cóż, jakby wam to powiedzieć, no... Może to już czas, żeby się przerzucić na GeForce Now i wziąć tego kompa do domu, jak myślicie? Myślisz, że nawet na komputerach w szkole dałoby radę uruchomić takie GeForce Now? Myślę, że tak, tym bardziej, że GeForce Now też działa w przeglądarce Google Chrome bezpośrednio, więc może się okazać, że da radę. Tylko teraz nikt nie chodzi do szkoły. Moi drodzy, Wiedźmin 3, ustawienia Uber, jesteśmy teraz sobie w Nowigradzie, no i zobaczcie, możemy sobie śmiało pykać nawet na takim starym kompie w wieśka i to działa dobrze, gdyby nie to, że troszeczkę połączenie internetowe nam się kaszani, no to jak widzicie, śmiga to nieźle i spokojnie można by było Wiedźmina przejść sobie na takim GeForce Now. Kurczę, powiem wam, za każdym razem, gdy wracam do GeForce Now, jest to dla mnie trochę niesamowite, że nawet na tak słabym sprzęcie jesteśmy w stanie odpalić współczesne gry i... Tym bardziej jest to dla mnie imponujące, ponieważ ten sprzęt, no jak sami widzieliście, no nawet nie jest w stanie uruchomić CSGO. Możemy sobie pograć co najwyżej w GTA San Andreas, czy jakieś starsze Need for Speedy. Niemniej jednak jest to imponujące i co jeszcze fajniejsze jest to, że możecie sprawdzić, jak ta usługa działa za darmo, tak więc link będziecie mieli w opisie. Oczywiście jest też potem wersja płatna, gdyby wam się bardziej spodobało, no ale co fajne, można sobie przetestować za darmo, można sprawdzić, czy wasze ulubione gry tam są. I do tego was zachęcam, a ja będę zbierał tego złomka i będę z nim jechał do Bonkola, żeby mu pokazać, że to jest i to działa. Tak więc to tyle z mojej strony, mam nadzieję, że taki eksperyment uruchamiania GeForce Now na minimalnych wymaganiach sprzętowych wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnych materiałach, na razie. Bios!